Wczoraj wraz z moim przyjacielem Citroxem mieliśmy szansę zagrać przedpremierowo w rewelacyjną grę, która nazywa się Plants vs. Zombie – Bitwa o Neighborville. Gra tak naprawdę ma dopiero premierę dzisiaj, czyli 18, i jest dostępna na platformie Origin, ale powiem wam, że zrobiła na nas przeogromne wrażenie. W dzisiejszym odcinku pokażę wam, jakie dostępne są tryby w tej grze, jak wyglądają postacie, ich klasy, a na końcu podliczymy sobie wszystkie punkty, które udało mi się wczoraj zebrać, ponieważ razem z Citroxem rywalizowaliśmy między sobą, który z nas jest lepszy. Aktualnie znajdujemy się w bazie roślinek, ja gram taką kukurydzą. Tutaj mamy taką fajną maszynkę, kiedy naciśniemy przycisk, możemy sobie kupić kulkę. Ja aktualnie nie mam pieniążku, żeby kupić kulkę, ale z tej maszyny lecą nam różne skiny oraz emotki, więc jeżeli macie 30 tysięcy, to polecam sobie kupić, ponieważ mi wypadł fajny, epicki skin wczoraj. Za chwileczkę właśnie wam pokażę, jak on wygląda i do jakiej postaci był to skin. Tutaj mamy taką fajną przebieralnię. Kiedy wejdziemy sobie w nią, możemy wybrać swoją postać oraz na przykład sobie ją modyfikować. W grze mamy dostępne klasy postaci takie jak atakujące, obronne i wsparcie, czyli supportowe. Na przykład jeżeli wybierzemy sobie takiego groszkoszczelca, możemy sobie go ulepszyć. Kiedy wciśniemy przycisk tabulator, mamy dostępne skille, które możemy założyć danej postaci. Wiadomo, im lepszy skill, tym więcej punktów kosztuje. Ja aktualnie używam skille takie jak cios krytyczny, bez lęku i wywindowanie, które zwiększa mi expa na danej postaci. Dodatkowo pod każdą postać możemy sobie ustalić aż 3 deki ze skillami. Jeżeli wygrywamy, to oczywiście ustawiamy sobie dek na przykład defensywny, czyli skille wszystkie defensywne, które zwiększają nam życie albo szybkość poruszania się. A jeżeli przegrywamy, to dek ofensywny, gdzie mamy cios krytyczny, czyli zwiększony atak. Do tego na przykład możemy dodać szybszą regenerację życia. To teraz może pokażę wam, które są moje ulubione postacie. Mamy dostępne postacie jak pożeracza, komando kukurydza, kung funksa, smoka, kaktusa, cytryna, żołędzia, słonecznika oraz różyczkę. Mi aktualnie najlepiej się gra pożeraczem oraz kukurydzem. Z defensywnych najlepiej mi się gra żołędziem, który się zmienia z takiego małego żołędzia w wielki pień i strzela z bazuki. A jeżeli chodzi o postacie supportowe, to super mi się gra teraz słonecznikiem, do którego właśnie zdobyłem skin epicki z tej maszynki. Zobaczcie, jak to wygląda. Normalny mój słonecznik wyglądałby w ten sposób, ale wydropiłem epicki skin i wygląda jak kosmonauta. Jest naprawdę przecudowny, mega się jaram. Dodatkowo udało mi się wydropić do pożeracza, zobaczcie, lamorożca takiego jakby. Nie lamorożca, tylko jednorożca. Zwyczajnie wygląda tak, a wydropiłem takiego jeszcze jednego pożeracza, który siedzi mu na głowie. Jest to pluszowy pożeracz i jest generalnie mega sztosem. Jaram się, że udało mi się to wydropić. Teraz pokażę wam skille pana kukurydza. Jeżeli wciśniemy jednego spela, no to strzela on z armat, które zdają naprawdę mega damage. Dodatkowo ma jeszcze taki spell, który przeskakuje nad przeciwnikami i zadaje w nich obrażenia. Super, super jest ta postać, naprawdę lubię ją grać, a za chwileczkę wam pokażę najlepsze akcje związane z panem kukurydzem. Teraz pokażę wam najlepszą postać moim zdaniem obronną, czyli taki żołądź, który jest naprawdę mega szybki, a jeżeli damy mu troszeczkę czasu, żeby urósł, no to, moi drodzy, zmienia się w przeogromny pień, który strzela z bazuki, rzuca kamieniami oraz kłodami pod nogi. A moją ulubioną postacią supportową, jeżeli chodzi o roślinki, jest właśnie ten oto słonecznik. Tylko jest taki minus w tym słoneczniku, że zawsze on musi być z tyłu, gdzieś najlepiej za jakąś postacią defensywną, na przykład za takim panem pomarańczkiem. Wciskamy przycisk E i strzela, zobaczcie, z lasera do przeciwników. Tylko że, no niestety, jesteśmy uziemieni na cały czas trwania spela. Kiedy dopiero ten nasz licznik zniknie, możemy dalej się przemieszczać naszym słonecznikiem. Naprawdę jest mega kozacką postacią. Teraz pokażę wam, jak przejść do drużyny zombie i jak wyglądają zombiaczki. Tutaj podchodzimy do takiego namiociku i możemy zmienić swoją frakcję. Teraz przejdźmy się szybko do przebieralni. Pokażę wam, jak wyglądają postacie zombiaków. Mamy na przykład żołnierzyka. Mamy na przykład impa jedynkę, który zmienia się w robota, jest przekozakiem. Mamy tu takiego super mózga S-Brain na klacie, czyli super brain, który atakuje mocno z pięści. Tutaj mamy takiego kolesia, który strzela on z łuku. Tutaj mamy elektrozombie, jest też dobra, atakuje piorunami. Teraz przejdźmy do postaci defensywnych, obronnych. Najbardziej mi się podoba kapitan siwowrody, ponieważ możemy schować się do beczki i eksplodować, albo też latać tą papugą i strzelać przeciwników. Za chwileczkę wam wszystko pokażę. Do tego mamy gwiazdę sportu, strzela takiego minigana, ale na piłki futbolowe. Tutaj później mamy kosmiczny kadet, który lata właśnie statkiem UFO. Jest też naprawdę mega mocny, kiedy włączy tarczę. A z postaci wspierających najbardziej lubię naukowca, ponieważ ona lata, szybko się teleportuje i może leczyć. No i ostatnia postać, czyli inżynier, który stawia takie działko,
które strzela do nas z nakrętek od śrubek. Teraz pokażę wam, jak atakuje gwiazda kina akcji. Zobaczcie, ma taki przekozacki łuk, który strzela po 45. To jest naprawdę spory damage, jeżeli chodzi o tą grę, ponieważ tutaj damage nie liczy się w setkach, tylko w dziesiątkach. Kiedy użyjemy kolejnego jego spela, czyli Rocket Ride'a, zobaczcie, co się dzieje. Gościu lata na rakiecie i strzela do przeciwników z fajerwerek, a najsilniejszym jego spelem jest strzelenie z bazuki. Trzema pociskami. Jest generalnie na polu bitwy mega kotem. Tak jak wspominałem, moją ulubioną postacią obronną jest Siwobrody, ponieważ możesz się schować do beczki, podpalić i wbiegasz teraz w oponentów i się wysadzasz. Co sprawia, że te postacie naprawdę mocno obrywają, ale najlepszym z jego speli jest latanie tą właśnie oto papugą. Jak widzicie, papuga lata sobie. Nasza postać staje w miejscu, tylko musimy się oczywiście nią gdzieś schować i strzela do przeciwników. Kiedy naciśniemy przycisk E, papuga również strzela wybuchowymi jajami. A moją ulubioną postacią obronną, jeżeli chodzi o zombiaki, jest właśnie naukowiec, który szybko się teleportuje. Może zaskoczyć przeciwnika, możemy go zajść od tyłu i możemy go przyatakować, ponieważ on strzela z takiej jakby pompy, czyli shotguna. Dodatkowo możemy leczyć i sojuszników oraz samego siebie. Teraz pokażę wam, jak wyglądają tryby w tej grze. Mamy dostępne tryby takie jak Arena Walk, Bitwa o teren oraz Bitwa drużynowa. My z Citroxem graliśmy Arenę Walk, więc teraz pokażę wam, jak to wyglądało. Ja jestem Taz z takim odkurzaczem na plecach. Dobra, ogólnie tak, słuchajcie, mamy tutaj różne jakby takie dodatkowe moce. Pod Q, dwójką i pod E mamy różne takie ataki specjalne. Ja sobie troszeczkę inaczej teraz zbindowałem. Ma tarczę, uważaj, bo to jest pomocniczy. Pomocnik, ja robię tak, patrz, znikam i go bomba. Jedynka, uciekam. Granata, wiesz, czekaj. Jest typek. Grzybka, grzybek jest mega takim kozakiem. Okej, aj, dostali, prawie myślałem, że z rakiety, ale pokonali mnie, kurde, porobił mnie jakiś I am Mr. Levy. Nie, musimy poczekać chwilę. Tak, tak. Czekaj, oczekiwanie na wskrzeszenie. Okej, nikt mnie nie strzeli. Dobra, mam full życia. Wiem, że mogłem, ale jest ciężko na razie. Dobra, okej, patrzę cię, jest. Dobra, kibicujemy ci, stary. A ty padłeś już, tak? Tak, ja już leżę, stary, ja już leżę. Bo to w ten sposób działa, myślałem, że będziesz się respił jeszcze raz. Dobra. Nie. Bo to nie w tym trybie, dobra, tak, kumam. U góry masz awatary i u roślinek został już tylko grzybek, nie? Tam u góry są awatary, czaty. I zwróćcie uwagę, że tylko u nich jest grzybek, a u nas jeszcze mamy trzech zombiaków, także koks totalny. Grzybek znika, on jest właśnie najtrudniejszy, on jest taki ninja, wiecie? Wow, a właśnie o grzybku mowa. Dobra, ja tego będę leczył przy okazji. Dobrze, ładnie. Pod jedynką mam też leczenie swoje. Okej. Ja mogę podjechać tego grzybka, kogo nie widzę. Nie! Naprawdę? To jest grane. Naprawdę to jest wpadłem? Grane. Naprawdę wpadłem do wody? Co ja zrobiłem? Wygramy to. Cześć, Banej, robi tam się. I pa, widzisz właśnie grzybek? Dobry. No on jest mega dobry, ten grzybek, karateka taki. Ten, co robi Rocket Ride'a. Widziałeś? Dobra, grzybka nie ma. Czekaj, bo mi tu czat pisze, że nie słychać dźwięku z gry. Czekajcie, ja też wam podgłośniam. Zaraz podgłośnie. Stary, tutaj sobie teraz wybierasz drugą postać za chwileczkę do następnej walki. Tak. Lecimy z Supermanem. Dawaj, ja będę czekał na ciebie, żebyśmy nie szli sami, jestem, nie? Jestem. Uważaj, tu jest orzeszek. Okej. Porobiony chłop. Dobra, jak mu to z koło obrotka wjeżdżam. Czekaj, chciałem cię ulecieć. O nie, co jest grane? Dobra, zresetowałem, ty patrz, nie. Nie mam pojęcia, stary, ja zginąłem. No! No tyle mu ciosów wyprowadziłem i co? Te rośliny są jakieś OP, stary, to tam. Zobacz, on jakiś diamentowy jest. A widzę, zobacz, jaki on ma skina, stary. Jak to jest smocza roślina. Dawaj, jazda z nim! Jazda! Nie trafiłem, stary, chyba nie razu. Trafiłem, ale... dobra. Nie, no tabulator, jedynka! Dobrze, Farel, dobrze! Uciekaj! Uciekaj! Nie, rozłapał mnie przed ścianą! Okej, widzowie. Jak jesteś normalnie od razu pokonywany. Gościu, przestań, bo mnie brzuch ze śmiechu rozboli. Przestań. Daj, stary. Błagam cię. Ta gra to plan swoje zombie? Idziemy Farela czy nie? O, który to ty jesteś, czekaj? Kukuryc? Komando kukurydz! A Citrox z łukiem od razu, nie? A jak? Dobra, Farel, dawaj w lewo, ty w lewo, ja w prawo i tam się spotkamy. No dobra. Jazda. Od razu. Moje plancy stoją w miejscu, chodźcie walczyć! Tak, dobrze. Chodźcie! Boty, dawajcie!
Jeju, moje plansiki oszukują. Wow, 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 dostałem z daleka. Pa, kurde, zostałeś. Dobra, porobiony. Nie, kurde, wygrywacie. A jak? Jednego pokonałem chyba. Darel, najgorzej. Unik! Ciach, 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 ciach! Jazda! Nie! Wygraliście z nami, czemu? Ty masz dwa flagi masz stać. Ale poszedł komando kukurydzą. I ale dziękuję, poszedł, dobra. Dziękuję za uwagę. Cicho, 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 czekajcie. Kurde, jest, wygrywamy, wygrywamy. Niedobrze. Macie mniej typa. Ale kozak ta gra jest, Farel, nie? No, kozak, kozak. Wow, 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 wow. Dawaj, Farel, chowaj się. Ja was nawet nie widzę, gdzie jesteście. O, ale mnie wysadzili. Dobrze, nie. Dobrze, dobrze, 3-3. Dawaj, dawaj, dawaj go, jedziesz, Farel, jedziesz z nim, leży. Zabiłem jednego. Ale zaraz będziesz poludzony, stary. O nie. Tak, gin! Gin! No nie no! Wygrałem z Farelem. Mówiłem, że ten mały jest najsilniejszy. Jeden został, tak? Tak jest. Ajajajaja. Tak jest. Jak tabela wygląda? Tak jest. Bez pana! Ony się do mnie! Dawaj, 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 dawaj. Uciekam, 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 to jest! No dawaj, chodź podejść wtedy. A! Mój latał w powietrzu, nawet nie wiedziałem! Porobiłeś go! Tak? Tak, pokonałeś kogoś, stary. Stary, wygrałeś ze mną. 1210 do 1445. Yes! Au! Wyrzuciłem fasolkę pod nogi mu i wybuchł chyba! Nice! Czekaj, ale... Dawaj, 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 Farel! Dawaj, jeszcze jeden strzał! Tego dziada! Dawaj go! Tak, leży! Uciekam, uciekam, uciekam! No nie, no plecy miałem! Plecy, plecy! Papuga! Latająca, okiem strzelająca. Dziadowska. I dawaj nura od razu zaraz, nie? I ją podhaczaj od tyłu. I jazda. O nie, beczka, uciekaj! Nie wychodź! Zjadłeś! Brawo, co ty pas kraju! Tablica wyników, ile miałeś? 748, a ja 640. O kurde, to w sumie nie tak... Nie tak dużo. Taka duża różnica. No ale dobra, kozacko, kozacko, lecimy dalej, następna runda zaraz. Muszę poczekać, nie mam życia, nie mam życia. Sam zostałem, najgorzej. Tak, i leci po prawej, masz go. Kołowrotek, kołowrotek. Aj. Bomba. Dobrze, bomba w czoło. Uciekamy. Uciekaj, 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 koks. I lecz się, lecz się, lecz się, lecz się, lecz się. Dobra, dobra, dobra. Pięknie, po prawej chyba kogoś strzałem, aby się odwało. Co jest grane? To jest grzybek, grzybek. A, okej, dobra, dobra. Pięknie, jazda, 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 wszystkimi kombo, bomba, bomba, bomba. Nie. Dwóch sprzątałem czy co? Ale tam im wcisnąłem łokcia. Ładnie, ładnie. Dobra, uwaga. Ty 1260, 599. Tak to wygląda. Aktualnie to wygląda bardzo dobrze. Okej, moi drodzy, reasumując dzisiejszy odcinek, rozegraliśmy 4 mecze w trybie 4x4. Pierwszy mecz był oczywiście rozgrzewkowy, więc go nie liczymy. A z pozostałych 3 meczy punktacja wygląda następująco. Citrox zdobył 2449 punktów, a Farel zdobył 3503 punkty. To daje mi dzisiaj zwycięstwo. Jestem mega zadowolony, tobie Karol również gratuluję. Drugiego miejsca co prawda, ale gratuluję. Ja zachęcam wszystkich do zagrania w grę Plants vs Zombie Bitwa o Neighborville, która dostępna jest od dzisiaj na platformie Origin. Mam nadzieję, że ta gra wam przypadnie do gustu i że spędzicie wiele godzin grając właśnie w tę grę. Ja dziękuję dzisiaj wszystkim za uwagę. Jeżeli odcineczek się podobał, stawcie łapeczkę w górę, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!